Witamy Państwa podczas drugiego świątecznego dnia i tak jak obiecaliśmy wczoraj, dzisiaj zabieramy Państwa na spacer z trzykrotnym mistrzem świata, mistrzem Europy, wielokrotnym mistrzem Polski. No ale właśnie, pan Eugeniusz Pędzisz, bo znakomity polski i opolski strzelec jest naszym gościem, nie ma w swoim dorobku olimpijskiego medalu. Nie lubi pan literki M, panie Eugeniuszu? Nie, dlaczego? A wie pan, do czego nawiązuje? Tak, tak, oczywiście. Cztery igrzyska, wszystkie na M i na żadnym bez spektakularnego. Meksyk, później jedzie pan do Monachium, potem do Montrealu i kończy pan w Moskwie. Tak jest, kończę w Moskwie. Na następne już się nie zabrałem. Chyba były odwołane nawet. Mm-hmm. To czy za daleko było do Los Angeles jechać, także jakoś tak. Znamy tę niesamowitą historię. Człowiek z Zielonej Góry, który ma bardzo blisko do stadionu żużlowego. Zielona Góra to piłka nożna, to żużel, to koszykówka, a wybiera pan strzelectwo. Kiedy rodzi się ten pomysł? To ciekawe, że pan powiedział koszykówka. Rzeczywiście w szkole średniej grałem w koszykówkę i to dobrze w Zielonej Górze, tak. Ale oczywiście byłem za niski, żeby się tam... Ale rozgrywający, no idealnie, idealne warunki. W każdym razie żużel, byłem na żużlu, w falubazie, ale to były czasy, gdzie na SHL-kach jeździli, takich motocyklach. Ale pan siadał też na motor? Ale skąd, nie, nic z tych rzeczy. Zaczynałem strzelectwo uprawiać w Zielonej Górze i do 65 roku byłem w Zielonej Górze, w Gwardii Zielonogórskiej. Potem tułałem się trochę po szczelnicach. No, długo byłem w Warszawie, w Gwardii Warszawskiej. W 69 roku zostałem tutaj członkiem Gwardii Opolskiej i do końca już tutaj. Gwardii Opolskiej. Tak. Mówimy o tym dlatego, że już wczoraj mówiliśmy Państwu o tym, że to jest miejsce, przy którym się spotykamy, dlatego że dokładnie kilkadziesiąt metrów stąd jest słynna, no dzisiaj wiadomo, to pokolenie najnowsze tego nie zna, ale strzelnica, na której pan Eugeniusz spędził na pewno dziesiątki, że tak powiem, godzin. Proszę powiedzieć, te najważniejsze momenty, to dla pana było to zdobycie pierwsze tytułu mistrza świata, czy może pierwszy medal krajowy, czy też te, w cudzysłowie mówię, właśnie wpadki na Igrzyskach Olimpijskich? To znaczy sukces, no, oczywiście największy jest indywidualny tytuł mistrza świata, to nie ma co dyskutować. To... Czyli Szwajcarię pan lubi? Szwajcarię lubię, tak, miasto Thun. Także to jest, tam się rozgrywały te mistrzostwa, tam zdobyłem ten tytuł. A z tej kariery sportowej takiej, to pamiętam moment, gdy stałem na piramidzie Cheopsa, na szczycie. I wtedy 18 czy 19-letni chłopak. To strzelał pan z piramidy? Nie. Tam to były czasy trochę takie wariackie. Byliśmy na mistrzostwach Europy w Egipcie. No, Egipt jako tradycyjny europejski kraj, wiadomo. Tak, jest, wtedy należał do Europejskiej Federacji, tak. Tam były mistrzostwa Europy i tam strzelaliśmy z małego kalibru i z dużego kalibru, seniorzy z dużego, my z małego i z kolegą, ponieważ strzelnica była tak usytuowana, że jak się wyszło ze strzelnicy, to widać było piramidy. Mhm. Dzisiaj tego oczywiście nie ma już, piramidy są. No ale poszliśmy do tych piramid i weszliśmy na górę z pomocą przewodnika tam jakiegoś do tego. I w każdym razie tam, to był 65 rok i tam zrodziła się taka myśl, że jak ja tutaj wszedłem dzięki sportowi, to trzeba się tego sportu trzymać. Także to wtedy zapadła decyzja, że się bawię na serio w to wszystko. To były bardzo trudne czasy życiowe, prawda? Wiemy, co to były lata 50., lata 60. Natomiast sport ukształtował pana jako człowieka, mimo tego, że te czasy były takie, a nie inne. Dziś może pan powiedzieć, że temu dzięki sportowi właśnie, to takie życiowe doświadczenie, to bez niego byłoby to całkiem inne życie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Sport... Jak się zdecydowałem żyć przy sporcie, ze sportu i dla sportu, no to praktycznie to się wszystko kręciło. Tego. Tutaj przyjechałem do Opola, skończyłem studia na WSI, potem na AWF-ie we Wrocławiu jeszcze dodatkowo, tak żeby mieć uprawnienia trenerskie. Także to wszystko się wiąże ze sportem.
żona była też sportsmenką, tak, że to się wszystko się wiąże z całe moje doświadczenie życiowe i potem zresztą dzieci też trochę próbowały strzelać, ale nie namawiałem nigdy do tej zabawy. Także to no wszystko, całe moje doświadczenie, działalność sportowa, działalność społeczna, jako trenera, jako działacza. No właśnie, bo to też o to chciałem pana zapytać, bo przecież jest moment, kiedy kończy pan karierę. Była ona bardzo długa, bardzo obfita, miała wiele, tak jak mówiliśmy, niesamowitych tych sukcesów, bo w drużynie stanowiliście wtedy no naprawdę światową szpicę. No była taka grupa karabiniarzy, która w Europie i na świecie. Wszyscy chcieli z nami się bawić, wszyscy chcieli strzelać. Pamiętam, że były rozgrywane wtedy mecze międzypaństwowe, karabiniarzy, 4 osoby od nas, 4 osoby ze Stanów Zjednoczonych specjalnie przylatywało do Europy. Tak. I nawet w tamtych czasach? Nawet w tamtych czasach. I Rosjanie oczywiście też, bo byli potęgą w sporcie. Ono i Szwajcarzy też, bo u nich na ich szczelnicach też to się odbywało, że tak powiem. Jest. To teraz skończmy może właśnie tę opowieść, o której pan mówi, bo skoro mamy takich bohaterów, czyli mamy wszystkich od Wilhelma Tella, biorąc pod uwagę Szwajcarów, tego celnego oka, ale żyliście tak naprawdę też pod ogromną presją, myślę, jeśli chodzi o czasy takiego systemu, który wtedy panował. No niestety to były takie trudne czasy. Proszę sobie wyobrazić, że jako sportowiec, kadrowiec, co roku miałem możliwość wyjeżdżania na zachód 10-krotnie, mniej, więcej, tak. Ale to nie były takie czasy dla mnie. Widziałem świat, jeździłem i chciałem zabrać rodzinę na tydzień do Wiednia, do znajomego, który zapraszał. Karkołomna chyba sprawa. Historia praktycznie nie do uwierzenia, ale dostałem zgodę na wyjazd po bardzo trudnym okresie. Pół roku to trwało, zanim wyrażono zgodę, prześwietlono na wszystkie strony, także to takie niesamowite. Tak, niesamowite. A niech mi pan powie właśnie, kończąc, piłkarsko się mówi, powiesiliśmy buty na kołku, to pan wiesza ten karabin swój, bo jednak ta broń długa bardziej była z panem związana. Tak, no ja strzelałem z karabinu przede wszystkim, a jako trener już potem i karabin, i pistolet oczywiście też. Syn nawet został mistrzem Polski juniorów kiedyś z pistoletu. Taki chyba ciekawy moment, tak na koniec zapytam. Pan kończy w Moskwie, Renata Maurer zdobywa olimpijski medal. Taka swoista kontynuacja oczywiście, ale pan też przy tym palce maczał. Nie. To znaczy w Moskwie, na Mistrzostwach Świata w Moskwie, ja wtedy pełniłem taką rolę trenera kadry seniorów, mężczyzn. A ona wtedy zdobyła swój pierwszy medal srebrny na Mistrzostwach Świata, też również w Moskwie. I tam się zaczęła jej wielka taka kariera, stamtąd już ruszyła tak z kopyta wtedy. No ale to, ja mówię, różnica pokoleń. Potem żeśmy się spotkali razem już jako członkowie Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie. Ona dalej funkcjonuje w zarządzie, ja przestałem bawić się już jako działacz. W tej chwili jako wolontariusz współpracuję z Bractwem Strzeleckim w Głogówku. Ten sport się zmienił? Tak na koniec zapytam, panie Eugeniuszu? No tak jak każda dziedzina się zmieniła. Zmienił się sport, zmienili się ludzie w sporcie, zmieniły się wymagania, technika, przede wszystkim technika. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili strzelanie z wiatrówki na 10 metrów. Strzela się do celu, do dziesiątki, która ma pół milimetra średnicy. No i jeszcze wartość tej dziesiątki dzieli się na 10 części, czyli jest od 10.0 do 10.9. Czyli te pół milimetra jest takim celem, ale to wszystko wzięło się stąd, że sprzęt poszedł tak do przodu, że wszyscy strzelali same dziesiątki, więc trzeba było coś zrobić. Tak. Zmniejszano tarczę. A w tej chwili według mnie powinni raczej zająć się sprzętem, to znaczy strojem, żeby ten strój
trochę uprościć, nie robić z tego pancerza takiego, że się tam nic nie rusza, praktycznie rzecz biorąc. Myśmy strzelali w zupełnie innych. Nawiasem mówiąc, dzięki takiej wpadce na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Tam była sprawa z kostiumem u pana, prawda? Tak. Sędziowie zakwestionowali mój strój. Ja wtedy byłem w najlepszym gazie, żeby zdobyć cokolwiek na Igrzyskach Olimpijskich i rozebrali mnie po prostu. Rozebrali mnie, ale tylko dlatego, że pokazałem, co potrafię, bo tak to by mnie w ogóle nie kontrolowali. A po fakcie już było po fakcie. Drodzy Państwo, tych opowieści zapewne naszego gościa byłoby jeszcze mnóstwo, ale ponieważ ponownie zawędrowaliśmy pod choinkę, to pod choinkę wróćmy do naszych domów, bowiem te dwa dni odciągaliśmy na chwilę od stołu pana Eugeniusza Pędzisza, naszego gościa. To proszę przyjąć jeszcze od nas, oczywiście, panie Eugeniuszu, najlepsze te świąteczne życzenia w zdrowiu i radości. I nowy rok. Tak, wszystkiego dobrego w nowym roku dla wszystkich pracujących w mediach, bo oni, że tak powiem, tworzą tą całą obwolutę, atmosferę. Bez tego nie byłoby sportu zresztą.